Dzień dobry Państwu, witam serdecznie o poranku i chciałbym się powiedzieć, że dzisiaj chyba powinniśmy zacząć piosenką Majki Jeżowskiej Wszystkie dzieci nasze są, ale to dlatego, że w naszym studiu gość wyjątkowy w Opolu. No i tak sobie pomyślałem, że pani Renata Bem, dyrektor generalna UNICEF Polska, chyba nie miałaby nic przeciwko temu, żeby ta piosenka gdzieś nam tam towarzyszyła, że wszystkie dzieci nasze są, pani dyrektor. Dzień dobry Państwu, dzień dobry panie redaktorze. Nie mam nic przeciwko, szczególnie, ponieważ Majka Jeżowska jest ambasadorką UNICEF Polska. Więc tym bardziej, już oczywiście pomijając to, że rzeczywiście wszystkie dzieci nasze są. Ja bardzo chętnie mówię o tym, że my dla każdego dziecka działamy. Bardzo dużo czasu spędziła pani wczoraj po konferencji prasowej, poświęcając czas młodzieży z Opola. O czym tak naprawdę chciała powiedzieć ta młodzież, jak widziałem, która chłonęła każdą chwilę tej rozmowy, tak jak i chłonęła ją pani? Ja chłonęłam każdą chwilę rozmowy z młodzieżą, bo to jest dla mnie najważniejsze. Ja się uczę od młodzieży i ja wiem, że młodzież bardzo często mówi, jak to wygląda naprawdę. Bo jak współpracujemy z różnymi podmiotami, to wiadomo, nie wszystkiego się możemy dowiedzieć. Młodzież zawsze mówi prawdę, jeżeli chodzi o sprawy, które ich dotyczą. I tak było tu. Rozmawialiśmy przede wszystkim o tym, czy młodzież ma wpływ na to, co dzieje się w mieście. Rozmawialiśmy o tym, jak się młodzież czuje w szkole i czy ma wpływ na to, co się dzieje w szkole, w jaki sposób są traktowani, czy są słuchani, czy mają szansę zgłosić własne inicjatywy i czy te inicjatywy są realizowane. I to pani nam za 2 lata powie. A teraz mówię dlaczego, dlatego że spotkaliśmy się oczywiście, drodzy Państwo, przy okazji programu Miasto Przyjazne Dzieciom. Zawitał ten program do Opola i myślę, że chyba Opole zrobiło dobry początek. Zobaczymy, jak to będzie. Czy podołanie temu programowi, które nie jest bardzo łatwe, czy na te pierwsze już informacje, które do pani dotarły z Opola, bo to jest dokumentacja, która już trwa, możemy powiedzieć, że to jest miasto, które rzeczywiście jest tej młodzieży, tym dzieciom takie przyjazne? Tak z pierwszego oglądu pani wizyty w Opolu. Tak jak pan redaktor powiedział, to jest wymagający program i to jest program długotrwały. W przypadku Opola w ogóle ten pierwszy etap poszedł bardzo szybko. Od czerwca, kiedy została podjęta decyzja o tym, że Opole w ogóle zaczyna jakiekolwiek działania w ramach tego programu, czyli zaczyna diagnozę sytuacji młodych ludzi w mieście, do dnia dzisiejszego to jest tak naprawdę 9 miesięcy, 8 miesięcy, to jest bardzo, bardzo szybko i rzeczywiście Opole wykonało gigantyczną pracę. To nie jest praca, która została też wykonana wyłącznie na potrzeby tego programu. Na potrzeby programu wykonano diagnozę, co jest niezwykle cenne. Diagnozę uwzględniającą rozmaite podmioty, uwzględniającą rozmaitych odbiorców. Natomiast w Opolu dzieją się rzeczy na rzecz młodych ludzi, są podejmowane działania cały czas. Ten program jest narzędziem. Jest narzędziem, który wyznacza standardy, jest narzędziem, który wyznacza kryteria, który cały czas pomaga te kryteria spełniać i do nich dążyć. Natomiast miasto samo w sobie też realizuje bardzo wiele działań i w ramach tego programu zobowiązało się do realizacji dodatkowych, co też jest niezwykle cenne, bo nie w każdym mieście tak jest. Także na pewno Opole jest na dobrej drodze. Na dobrej drodze, oby ta droga była jak najszersza, autostradowa. Nawet. Natomiast co dla pani jest najistotniejsze i najważniejsze w spełnianiu tych kryteriów? Młodzieży, która jest zupełnie inna od młodzieży, która tak jak ja wychowywała się w latach 80. poprzedniego wieku, 90. No a młodzież 21. Dzieci przede wszystkim, bo za chwilę dojdziemy też do skali ogólnopolskiej. Ale mówiąc tutaj, to co jest najistotniejszego do spełniania tych kryteriów przyjaznych dzieciom tego programu, oczywiście jako miasta. Miasta takim jak Opole, miasta kompaktowego, o którym się mówi, prawda? Jednym z niezwykle istotnych elementów i założeń tego programu jest tak zwana partycypacja młodych ludzi w życiu społecznym. Myślę, że to jest kwestia niezwykle istotna już nie tylko dla programu, ale również z punktu widzenia miasta. Dzisiejsi młodzi ludzie chcą mieć wpływ. I to jest dla nich niezwykle ważne. I to jest bardzo ważna zmiana, bo mieliśmy wrażenie pokolenia milenialsów, które nie do końca chyba czuła to, prawda? Tak. Mieliśmy przez lata różne pokolenia. Mieliśmy nasze pokolenie, które, pozwolę sobie powiedzieć nasze, panie redaktorze, które nie do końca miało wpływ, które brało niestety, to, co nam dawano tak naprawdę, bo sytuacja wyglądała zgoła inaczej. Potem mieliśmy pokolenie, które trochę chciało, ale nie bardzo wiedziało co i tak nie do końca chciało się zaangażować,
wolało coś dostać i mieć oczekiwania, a teraz mamy pokolenie, które głośno mówi, my chcemy mieć wpływ, my chcemy, żeby nas słuchano, my chcemy, żeby brano pod uwagę to, co mówimy i my mamy wiele pomysłów i inicjatyw, chcielibyśmy je realizować, liczymy, że nam pomożecie, ale chcemy, żebyśmy byli ważnymi partnerami dla Was. I ten program właśnie to umożliwia, bo ta partycypacja jest niezwykle istotna. Sam fakt, że we wszystkich miastach, które są w programie, musi istnieć Młodzieżowa Rada Miasta, ale nie tylko istnieć. Czasem ta rada już oczywiście istnieje przed przystąpieniem do programu, czasem jest powoływana już w ramach programu, ale nam chodzi o to, żeby ta rada była aktywna, żeby ona rzeczywiście współpracowała z władzami miasta i tak się właśnie dzieje. I to też uważamy, że jest wielki sukces tego programu, wielka korzyść dla młodych ludzi, ale korzyść też dla miasta, bo młodzi ludzie mają niesamowite pomysły, niesamowite inicjatywy i wcale nie takie, jak pan redaktor mógłby pomyśleć, że one są z innego świata. One nie są z innego świata. Oni naprawdę wiedzą, jak to zrobić i nie tylko przychodzą z pomysłami, przychodzą z rozwiązaniami. I to jest bardzo ważne. I ja myślę, że miasto może na tym bardzo wiele skorzystać. Tak, no z perspektywy samorządowej to w ogóle, prawda, to działanie, jak to się mówi, czym skorupka, rzeczywiście może to brzmi tak oklepanie, ale jeżeli się nasiągnie tą pracą teraz, to później jest większa szansa na to, by w dorosłości to, co pani powiedziała, wykorzystać oczywiście. To, o czym się mówi. To oczywiście kwestia miasta. UNICEF, jak wiemy, tak jak sami Państwo piszą, pomaga przynajmniej w 190 krajach świata. Natomiast ja chciałbym tę drugą część naszej rozmowy, Pani Dyrektor, skupić i skumulować na temat polskich dzieci jednak, bo mówimy o tej pomocy i my doskonale wiemy, bo każdy z nas pomagał w tych ostatnich latach dzieciom z Ukrainy, pomagamy, kiedy dzieje się coś na świecie niestety niedobrego w wielu sytuacjach, w wielu akcjach i tam wszędzie jest UNICEF. Natomiast chciałem porozmawiać, jak Państwo realizujecie i działacie na tym naszym polu lokalnym, polskim, lokalnym w kategorii globalnej. Bo czasem mam wrażenie, że gdzieś tam mówimy o kimś dalej, a zapominamy o tych naszych dzieciach. Bo może nie jesteśmy krajem będącym na skraju ubóstwa, jak się gdzieś tam mówi, natomiast bardzo często wiemy, że niestety pod tą piękną, że tak powiem, firanką za zasłoną dzieją się niestety złe rzeczy. I ja bardzo dziękuję, że Pan ten temat poruszył, ponieważ to jest taki obszar, który uważam wymaga trochę doprecyzowania i odczarowania, jeżeli chodzi o naszą organizację. UNICEF był w Polsce obecny w zasadzie zaraz po II wojnie światowej i praktycznie przez ponad 50 lat UNICEF niósł w Polsce aktywną pomoc, dostarczając najróżniejsze artykuły, pomagając dzieci, wspomagając budowanie różnego rodzaju systemu edukacji, systemu zdrowotnego. Te działania nie były szeroko komentowane w tamtych czasach, ale to się działo. Te wszystkie dostawy tych produktów pomocowych, chociażby mleka w proszku zaraz po wojnie, to tak, był UNICEF. Tak. To wszystko się działo. Działo się przez bardzo wiele lat, ale pewnego dnia się skończyło. W 2002 roku Polska została uznana za kraj wysoko rozwinięty i zaczęliśmy trochę spłacać to zobowiązanie. System działania UNICEF-u jest taki, my pomagamy w krajach rozwijających się. Oczywiście, jesteśmy obecni w krajach rozwiniętych, jesteśmy obecni w Polsce, ale nie prowadzimy takiej bezpośredniej działalności pomocowej na rzecz polskich dzieci. Prowadzimy za to działalność edukacyjną. Mamy współpracę z ponad 8000 szkół w Polsce, które realizują nasze projekty, głównie projekty edukacyjne, projekty uwrażliwiające młodych ludzi na sytuację ich rówieśników w innych krajach. Projekty pokazujące problemy, z jakimi borykają się inne kraje. To jest bardzo cenna praca. Ja się spotykam z młodymi ludźmi praktycznie na co dzień i wiem, że to są obszary, które ich interesują. Poruszamy takie obszary jak ochrona środowiska. Współpracujemy z młodzieżowymi radami. Oczywiście nie wspominam o realizacji programu Miasto Przyjazne, bo to jest oczywiste, ale współpracujemy z młodzieżowymi radami. Organizujemy dla nich spotkania. Ostatnio mieliśmy w momencie, kiedy był organizowany COP i pierwszy w historii Dzień Młodych Ludzi podczas COP-u. My mieliśmy spotkanie młodzieżowych rad poświęcone właśnie ochronie klimatu. Mieliśmy na żywo łączenie z Djibouti. Nie wiem, czy pan redaktor wie, że Djibouti jest uznawane za kraj, który jest na całym świecie najbardziej dotknięty zmianami klimatu. Malutkie Djibouti w rogu Afryki. Więc tego typu działania podejmujemy. Ja wiem, że to nie odpowiada na pana pytanie. Ja wiem, że w Polsce dzieją się
różnym dzieciom różne trudne sytuacje. Są całe masy organizacji w naszym kraju, których misją i zadaniem, zarówno organizacji państwowych, jak i organizacji pozarządowych, których misją i zadaniem jest pomoc polskim dzieciom. My w naszej specyfice i sposobie działania koncentrujemy się na krajach rozwijających się, natomiast tak jak powiedziałam, w krajach rozwiniętych prowadzimy działalność edukacyjną, działalność związaną z realizacją programów. Chcemy rozwijać też naszą współpracę ze szkołami, wprowadzać program, który bardzo chcielibyśmy, mam nadzieję, że to się niedługo wydarzy, trochę też zmieni postrzeganie, wzajemne postrzeganie uczniów, nauczycieli, sposób, w jaki oni się porozumiewają, współpracują. Takie rzeczy robimy i to jest nasza misja w krajach rozwiniętych. Bądźmy jak najwyżej w tej drabince. Rzeczywiście, co nie zmienia faktu, już przechodząc do tego kontekstu oczywiście globalnego, że no, to mówienie też znowu takie, że jesteśmy na jakimś skraju cywilizacyjnym, jest istotne i dotyka na świecie ogromnej liczby niestety dzieci. I rozumiem, że ile by się organizacja nie postarała, to tyle i tak jest za mało, prawda? Bo ta potrzeba, mam wrażenie, wydawało się, był taki moment, że już jest coś lepiej, coś się zamyka. Tymczasem teraz konflikty i te problemy, o których pani mówiła chociażby, związane z ekologią, no powodują, że no niestety na świecie tych dzieci o pomoc woła chyba coraz więcej. Ja zawsze mówię, że bardzo bym chciała pewnego dnia się obudzić i powiedzieć, już nie ma komu pomagać, idziemy do domu. Natomiast zdaję sobie sprawę, że oczywiście tak nie będzie. Zawsze są problemy, zawsze są miejsca, gdzie dzieciom żyje się gorzej lub źle. To nie są tylko takie działania ad hoc w przypadku klęsk humanitarnych czy konfliktów, które oczywiście prowadzimy i których jest coraz więcej. Niestety tych konfliktów mamy coraz więcej. Doskonale sobie pan zdaje sprawę z tego, tak, co dzieje się w tej chwili w Gazie, w Sudanie. Mamy reeskalację konfliktu, mamy trwającą 11 ponad lat już wojnę w Jemenie. Także to cały czas jest. Mamy Syrię ciągle przecież. Ale oprócz tego pamiętajmy, że mamy też dzieci w krajach, w których praktycznie nic się nie dzieje. Gdzie... Mówię o krajach rozwijających się, gdzie nie ma konfliktów zbrojnych, gdzie nie ma jakichś wielkich, nie wiem, trzęsień ziemi, powodzi. My też tam jesteśmy i prowadzimy taką bieżącą, codzienną pomoc. Pomoc nie tylko polegającą na tym, żeby dostarczyć im pożywienie, bo to jest tak naprawdę w sumie najprostsze. To jest pomoc polegająca na współpracy z lokalnymi władzami, na budowaniu, przede wszystkim na edukacji. Tak, każdej możliwej formie edukacji. Akcyjność to jest jedno, akcyjność taka błyskawiczna. A pomoc rozwojowa to jest żeby to trwało, czyli na przestrzeni. Zbudowanie czegoś, co spowoduje, że coraz mniej tej pomocy będzie potrzebne. Jeżeli my działamy na rzecz edukacji w tych wszystkich krajach, gdzie jesteśmy i budujemy szkoły, szkolimy nauczycieli, staramy się wdrażać, wzmacniać te systemy edukacyjne, wdrażać wszystkie możliwe nowoczesne, innowacyjne sposoby edukacji. Jeżeli zbudujemy taki mocny system, mamy szansę, że ci młodzi ludzie, którzy wejdą w ten system edukacji, wyjdą z niego z określoną wiedzą i będą ten kraj rozwijać. Więc pewnego dnia na to liczymy. Jeżeli nie wydarzy się konflikt zbrojny, trzęsienie ziemi, powódź czy cokolwiek innego, odpukajmy. Tak. To pewnego dnia tej pomocy będzie trzeba mniej. Tak naprawdę ja zawsze mówię, że edukacja jest kluczem do wszystkiego i to jest ogromny obszar naszych działań. Ogromny, ogromny. I mówiąc edukacja, nie mam na myśli tylko tego, że budujemy szkoły. Ja mam na myśli też taką edukację, którą sama miałam okazję widzieć, czy to w Nigrze, czy w Djibouti. To jest edukacja na przykład w ośrodkach zdrowia, gdzie ośrodkach leczenia niedożywienia. Mówiąc ośrodek, mam na myśli... Tak, coś pod jakąś prowizoryczną kopułą, tak, czy daszkiem. I tam na przykład matki, które tam przychodzą po pomoc ze swoimi dziećmi, one są przez nas natychmiast zapraszane na zajęcia. Na zajęcia, na których dowiadują się, jak karmić swoje dzieci, czego unikać, co podawać dziecku, jak się skończy karmić piersią. To jest też edukacja. Czyli mówiąc edukacja, my mówimy o każdym obszarze edukacji. Edukacja to też jest mówienie, uczenie tych kobiet, że mogą pójść ze swoim dzieckiem do takiego ośrodka i uzyskają pomoc. Że mogą to dziecko urodzić właśnie w bezpiecznych w miarę warunkach, gdzie uzyskają jakąś pomoc, a niekoniecznie musi się to dziać gdzieś na klepisku. Także ta edukacja ma bardzo wiele wymiarów i jest ogromną częścią prowadzonej przez nas działalności, ale również, jak przed chwilą wspomniałam, w
krajach rozwiniętych. Edukujemy młodych ludzi, żeby wiedzieli, że są uprzywilejowani. Tak, bo są. Tak. Myślę, że wielu nacjom nawet w głowie się nie mieści, jak to kiedyś powiadano, że w XXI wieku mogą być tak ogromne różnice cywilizacyjne i w tak ogromnych obszarach świata. Niestety tak, one są, nie wszyscy mamy do nich dostęp taki bezpośredni. Nie każdy z nas może polecieć do Nigru, do Djibouti czy do innych odległych krajów, ale naszą rolą też jest właśnie to, żeby te informacje stamtąd trafiały do młodych ludzi, trafiały do naszych darczyńców i żeby ci darczyńcy rozumieli, dlaczego to, co robimy, jest potrzebne. I niech Opole będzie takim fajnym kawałkiem przyjaznego miasta na tej mapie. Wracam już teraz do początku naszej rozmowy i programu przyjaznego dzieciom. No to chyba wszyscy trzymamy kciuki, żeby się Opolu udało. Efekty za 2 lata. Trzymam kciuki, efekty. Mam nadzieję, że wcześniej, patrząc na to, jak szybko Opole sobie radzi z tymi działaniami w ramach programu. Oczywiście my nie określamy takich ram czasowych bardzo sztywnych. Jeżeli uda się zrealizować zaplanowane działania wcześniej, to bardzo się z tego cieszymy. Są miasta, którym to zajęło dużo więcej, ale myślę, że rok, półtora, to już możemy widzieć efekty. No i trzymam mocno kciuki. Ja wierzę, że jeżeli jest chęć, jeżeli są ludzie, którzy chcą się angażować w te działania, proszę pamiętać, że ten program to nie jest tylko decyzja pana prezydenta, która oczywiście jest niezwykle ważna, ale to jest rzesza ludzi na różnych szczeblach i w różnych wydziałach tutaj urzędu, którzy w ten program się włączają, którzy w niego wierzą i całym sercem chcą go realizować. I myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne. I ja bardzo mocno trzymam za nich kciuki, żeby dalej chcieli. Oby tak było. Renata Bem, dyrektor generalna UNICEF Polska, była naszym i Państwa gościem. Dziękujemy za to spotkanie. No i liczymy, że spotkamy się już kiedyś, ale kiedy będzie Pani mogła powiedzieć, udało się, bo wszyscy w Opolu też trzymamy za to kciuki, żeby się udało. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.